Ja miałem przyjemność posłuchać tej płyty na bardzo, bardzo takim high-endowym, Okej. za ogromne pieniądze sprzęcie. CD czy z winyla? Z winyla. Poczekaj, z winyla. Nie, przepraszam. To wtedy jeszcze nie było z winyla, Czy z tego, tylko. czy w ogóle z taśmy matki? Nie, to były jakieś flaki, chyba po A, no prostu, tak, flaki, wiesz. okej. I faktycznie. Zabawną historią było to, że byłem u kolegi, który faktycznie miał wyśmienity sprzęt i odsłuchaliśmy sobie tej płyty. Ja tak słuchałem i mówię, kurde, ta płyta tak nie brzmi, nie? Coś jest nie tak. I tak, wiesz, było mi niezręcznie powiedzieć, że nie do końca mi się Że to to nie jest to. podobało. Oh. Ale potem on za parę dni do mnie zadzwonił, mówił, że Tomek, muszę cię przeprosić, ale słuchaliśmy tego w przeciwfazie, bo miałem kable źle podłączone. To jest moja ulubiona. Ja kocham audiofilii. Jest tak, Tomek, sorry. Prąd był niestabilny. Więc tak. Nie miałem własnego generatora na dzisiaj.